Cześć baranki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 14 lipca. Zobaczmy, co w niedzielę może się wydarzyć. Piątka mieczy i umiarkowanie. To jakieś, powiedziałabym, nieporozumienie w związku z jakimś wyjściem gdzieś. Ewentualnie możecie się nie zgadzać i na przykład, nie wiem, partner będzie chciał iść na rower, wy będziecie chcieli iść na basen w niedzielę. Więc gdzieś tutaj jakaś taka niezgodność. Może być tak, że na przykład no, jedno z was będzie chciało wyjść, drugie nie będzie chciało wyjść. Więc gdzieś tutaj jakieś takie inne, bym powiedziała, potrzeby, inna chęć spędzania tego czasu niedzielnego w innym towarzystwie albo w innym gronie osób, albo w inny sposób. Więc gdzieś tutaj jakaś coś nie będzie pasowało komuś. Na przykład jeśli mówimy o waszym spędzaniu czasu, no to może to nie pasować wszystkim. No i tu mogą być jakieś takie niedogadywania się w tym temacie właśnie. Może będziecie chcieli relaksować się, nie wiem, u siebie w domu, w ogrodzie, a ktoś inny będzie chciał jednak gdzieś pojechać, nie wiem, pójść do kina. Więc gdzieś tutaj jakieś takie, powiedziałabym, kwestie związane z wolnym czasem, z relaksem. Więc no tutaj taka jakieś niezadowolenie, rozbieżności, niemoc w dogadaniu się. No mówię, każdy w swoją stronę patrzy gdzieś tam, więc no jakieś tutaj mogą być takie kwestie. Ewentualnie jakiś odpoczynek, relaks wam się nie uda, nie wyjdzie z jakichś tam powodów. Może pogoda kiepska, może okaże się, że coś jest zamknięte, nie wiem, będziecie chcieli iść na masaż, a się okaże, że akurat jest zamknięty, więc gdzieś tutaj też niezadowolenie z tego powodu. Pozdrawiam, cześć! Cześć byczki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 14 lipca. Zobaczmy, jaka niedziela będzie dla Was. Niedziela, Królowa Kielichów oraz Świat. Czyli możliwości się pojawiają, duże możliwości. Być może różne propozycje spędzenia czasu, zaproszenie od rodziców, od matki, na przykład na obiad, ewentualnie tu jakiś wyjazd no, się pokazuje, więc może będziecie jechać do rodziców na przykład, może do siostry, może do kogoś w ogóle z rodziny akurat w niedzielę w odwiedziny. Może być tak, że będziecie rozmawiać na jakichś komunikatorach, jeśli, nie wiem, jesteście za granicą, no to możecie rozmawiać właśnie przez jakieś komunikatory, przez internet. Jakieś tutaj jest chęć nawiązywania kontaktów. Może chodzić oczywiście o partnera, więc gdzieś tutaj, jeśli jedno z Was jest za granicą, no to właśnie też może być chęć kontaktu przez jakieś komunikatory czy przez internet, ogólnie rzecz biorąc. Mogą być kwestie omawiania jakiejś wycieczki, wyjazdów, raczej zagranicznych, no więc takie sytuacje, ale może też być karta świata zamykanie się na coś, więc może jakieś dogadanie się z właśnie kimś z rodziny, no może podacie sobie rękę, jeśli byliście w jakiejś kwestii niezgodni, więc gdzieś tu jakieś porozumienie, zakończenie jakiegoś etapu, który wam na przykład nie odpowiadał, gdzie byliście pokłóceni i zaczniecie czegoś od nowa, więc gdzieś tutaj jest też taka możliwość. Może niektórzy z Was będą spędzać ten czas tak, jak lubicie, na jakichś pasjach swoich, zainteresowaniach, hobby. Pozdrawiam, cześć! Cześć bliźnięta, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 14 lipca. Zobaczmy, co się pokazuje w niedzielę dla Was. Trójeczka kielichów oraz karta. Dwie karty mi się pokazały, więc obydwie wezmę. Karta świata i karta asa mieczy. Więc myślę, że tutaj jakaś radość z powodu jakiegoś porozumienia, dojścia do jakiegoś konsensusu. Więc znalezienie jakiegoś złotego środka i tu może chodzić o ogólnie o kontakty, może chodzić o jakiś wyjazd, może chodzić o jakieś porozumienie w sprawie na przykład jakiegoś zakończenia czegoś, jakiegoś, no nie wiem, jakiejś sytuacji, jakiejś sprawy, może wśród rodziny, znajomych kończyć jakąś sprawę, tutaj dogadujecie się, dogadujecie szczegóły i wszyscy są zadowoleni na tej zasadzie, bo tu się to pokazuje, więc gdzieś takie coś. Może chodzić o świętowanie, celebrowanie czegoś, może są okazje, żeby coś świętować akurat w niedzielę, więc to się też pokazuje, może to być jakiś obiad po prostu niedzielny, ale świętowanie również radość, sukces, optymizm w jakimś takim fajnym gronie.
No ja bym powiedziała, że jakieś sukcesy, bo tutaj są jakieś możliwości pokazane, różne, tak prawdę powiedziawszy. No i tu przede wszystkim to, że szansa jest na to, żeby się dogadać, porozumieć, pogadać o czymś, wyjaśnić sobie coś. No więc tutaj myślę, że kwestie też jakichś wyjaśnień, jakichś spraw, których nie chce się trzymać, tylko chce się zakończyć, tak? Zakopać taki topór wojenny, na przykład jeśli byliście tutaj z kimś skonfliktowani, więc jest okazja, żeby się porozumieć z tą osobą, pogodzić. Pozdrawiam, cześć. Cześć Raczki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 14 lipca. Zobaczmy, co Wam się pokazuje, Raczki, na niedzielę. Królowa Mieczy oraz Mag. No to będziecie tutaj realizować swoje marzenia, powiedziałabym, z pełną świadomością. Tu jest jakaś kwestia podjęcia decyzji, no i działanie. Więc jeżeli będziecie mieli ochotę tutaj, nie wiem, jakoś aktywnie spędzić czas, porozumieć się z kimś, dogadać w jakiejś kwestii, coś sobie wynegocjować, no to jak najbardziej jest taka okazja, szansa. Może chodzić o komunikację na przykład z kimś, kto jest bardzo poważny, z kimś, kto tak na chłodno podchodzi do pewnych spraw i tutaj też jest jakaś kwestia na przykład doradztwa. Więc możecie się doradzać w jakichś kwestiach, powiedziałabym, albo prawnych, albo w kwestiach dotyczących jakiegoś przedsięwzięcia, biznesu. No, takie tutaj sytuacje mogą być. Natomiast karty też mówią o tym, że poradzicie sobie tutaj w sytuacjach, w jakich się znajdziecie, bardzo dobrze z nich wybrniecie. Przede wszystkim język, czyli komunikacja, tutaj się pojawia w niedzielę, żebyście dużo rozmawiali, dużo omawiali różnych rzeczy. No i przede wszystkim na chłodno podchodzili do pewnych spraw, tak? Analizujcie, ale no nie kierujcie się emocjami czy jakimiś marzeniami, tylko po prostu na chłodno bierzcie i realizujcie tutaj coś. Pozdrawiam, cześć. Cześć Lwy, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 14 lipca. Jaka niedziela dla Was będzie? Lwy, zobaczmy. O, szósteczka buław i rycerz monet, czyli jakieś kwestie związane ze spotkaniem rodzinnym, być może z partnerem będziecie rozmyślać nad jakimś spotkaniem, wyjściem gdzieś, może na zewnątrz, a natomiast na jakimś spacerem na przykład, ale może chodzić też o spotkanie rodzinne, spotkanie w jakimś takim gronie bardzo fajnym, może chodzi o spotkanie na tle biznesowym na przykład w niedzielę, może ktoś z pracy robi jakąś imprezę po prostu w niedzielę, nie wiem, i będzie okazja do spotkania na przykład takich osób, z którymi macie jakieś takie kontakty zawodowe. Natomiast może mi się tutaj również, znaczy z karty również pokazują też na przykład to, że będziecie się komuś przyglądać, jeśli pójdziecie na jakąś właśnie jakieś spotkanie, na jakąś tu imprezę, może tu być jakaś randka, zaproszenie, no to tutaj będziecie się komuś mocno przyglądać, albo ktoś wam się będzie przyglądał, no będzie was obserwował, ktoś może zainteresowany wami po prostu, a może to wy kim się interesujecie. Może tu być taka osoba. No, natomiast może być też tak, że będziecie coś planować sobie, więc na jakimś tutaj spotkaniu rodzinnym może być tak, że będziecie na przykład planować jakieś kroki, jakieś kwestie, może to dotyczyć rodziny właśnie, że coś tu będziecie omawiać wspólnie. Pozdrawiam, cześć. Cześć panny, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 14 lipca. Zobaczmy, co się tutaj pokazuje dla panny. Piąteczka monet oraz karta ósemki buław. Tu widzę, że jakieś mogą być, powiedzmy, niepowodzenia, czy jakieś takie kwestie, możecie czuć się odizolowani na przykład od kogoś, od czegoś, ktoś może nie mieć na przykład dla was czasu, ale wy sobie tutaj świetnie poorganizujecie coś, więc poradzicie sobie z jakimiś problemami, kłopotami, które tego dnia będą. Może być tak, że partner nie będzie miał czasu, więc wy sobie ten czas organizujecie na przykład z przyjaciółmi czy przyjaciółkami, gdzieś sobie wyjedziecie, pojedziecie do rodziny, w internecie sobie będziecie siedzieć, rozmawiać, więc gdzieś tutaj sobie dacie radę. Tu się pokazuje, że jest power do działania, że chcecie pokonać jakieś tutaj kwestie,
no, jakieś chwilowe, powiedziałabym, problemy. Może być tak, że w ten dzień na przykład nie będziecie mieć jakichś pieniążków, tak, będzie takie poczucie braku, no i tutaj też inaczej po prostu spędzicie ten czas, zmienicie sobie plany, ale dacie sobie też świetnie radę, bo tutaj się pokazuje, a przy tej ósemce buław, że tutaj ja sobie świetnie radzę. Może być tak, że no, ktoś tutaj nie będzie się odzywał, będziecie czekać na jakąś informację, a ktoś tu nie będzie się odzywał, więc może być tak, że to wy zainicjujecie kontakt. A jak nie do tej osoby, to z innymi osobami gdzieś tam sobie będziecie rozmawiać. Więc tak jak mówię, bez względu na to, co się tu pojawi w niedzielę, jakiekolwiek braki, czy cokolwiek będzie jakieś, nie wiem, poczucie braku, czy coś się tu nie będzie udawało, nie wychodziło, to wy sobie świetnie poradzicie w tej sytuacji. Po prostu pójdziecie w innym kierunku, w inną stronę, ale będziecie zadowoleni i dacie sobie radę, więc gratulacje. Pozdrawiam, cześć. Cześć wagi, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 14 lipca. Zobaczmy, co tutaj w niedzielę może się wydarzyć dla Was. Wagi, 9 monet i karta Trójki mieczy, jakieś niezadowolenie. Niezadowolenie może wynikać na przykład z braku jakiegoś sukcesu. Coś tak jakby się nie udało w niedzielę, może nie uda się wam czegoś osiągnąć. Może być tak, że ktoś was zrani w niedzielę, może powie coś przykrego i no właśnie, będzie wam przykro. Więc tutaj jakieś takie kwestie. No, powiedziałabym, z jednej strony niepewności, z drugiej strony, tak jak powiedziałam, rozczarowania, jakiegoś rozżalenia, coś może się nie udać, coś może nie wyjść. No, może być też tak, że z kimś tutaj się umawialiście i na przykład ktoś się nie przyjdzie, więc jakaś zmiana planów, no, zmiana planów, której się nie spodziewaliście, albo która, no, może nie tyle będzie na waszą niekorzyść, ale będziecie rozczarowani, że po prostu tak tu jest. Więc jakiś sukces też, może jakaś kupno-sprzedaż, coś chcieliście kupić, sprzedać, może coś tutaj inwestować, jakieś pieniądze w coś i okaże się, że to zły pomysł, albo stwierdzicie, że no nie, nie, to nie tak, albo jakieś ceny tu nie dostaniecie odpowiedniej, no coś tutaj będzie takiego przykrego dla was lub takiego, że wam się to nie będzie podobało, nie będzie po waszej myśli. W każdym bądź razie, no, jakieś takie rozczarowania. Pozdrawiam, cześć. Cześć Skorpiony, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 14 lipca. Zobaczmy, Skorpiony, co się pokazuje w niedzielę dla Was. Rydwan. Rydwan i As Mieczy, czyli jakaś rozmowa. Jakiś wyjazd, który po prostu, ja bym powiedziała, wyjazd, który ma załagodzić jakąś sytuację, wyjazd na przykład, czy spotkanie, na którym chcecie sobie coś wyjaśnić, postawić tutaj sprawy na ostrzu noża, może chcecie się od kogoś, od czegoś odciąć, ale tutaj jest kwestia chęci wyjaśnienia sobie czegoś, więc tutaj raczej tak optymistycznie, myślę, będziecie podchodzić do pewnych rzeczy. Może być spotkanie na przykład, na szczycie takie, że tak powiem, w rodzinie gdzieś tutaj możecie jechać na przykład na obiad rodzinny, jakieś takie, może być randka również, ale jeśli chodzi o randkę, to powiedziałabym randka taka troszeczkę, owszem, fajnie się będzie rozmawiać, ale tutaj emocji nie ma, natomiast no, pokazuje się też być może jakaś chęć wygadania się, porozumienie jakieś jest, ale bez jakichś emocji, bez uczuć, o na tej zasadzie, więc gdzieś coś takiego, raczej taka kwestia. Może być tak, że będziecie coś tam z samochodem kupować, sprzedawać, oglądać. No i tutaj też komunikacja się pojawia, więc chęć dogadania się, wynegocjowania jakiejś ceny, porozumienia. Ogólnie dobre karty. Możecie w niedzielę iść do celu, chcieć coś osiągnąć i tutaj komunikacja się pojawia, więc gdzieś tutaj będziecie chcieli dojść do jakiegoś porozumienia z kimś. Pozdrawiam, cześć. Cześć Czelce, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 14 lipca. Zobaczmy, co się może wydarzyć w niedzielę. 10 kielichów i karta 10 monet. No, rodzinnie, bardzo rodzinnie.
wspólne biesiadowanie, wspólnie spędzony czas z rodziną, najbliższymi. Powiedziałabym, jakaś okazja może być do spędzenia wspólnie czasu, ale to również kwestia, na przykład, jeśli się spotkacie z rodziną, to omówienia jakichś biznesów, jakichś przedsięwzięć, pogadania sobie. Od się pokazują bardzo dobre relacje, takie przyjacielskie, ciepłe, harmonijne. Optymizm, zadowolenie. Tutaj widać, że każdy z każdym się lubi, każdy każdego szanuje, każdy z każdym rozmawia, więc nie ma tutaj jakichś pokazanych kłótni czy problemów. Raczej wszystko pozytywnie, bardzo dobrze. Może być tak, że właśnie będziecie się przemieszczać, żeby spotkać się z rodziną, z kimś możecie się umówić właśnie z rodziny. No, ogólnie powiedziałabym, bardzo, bardzo dobry czas. Możecie tutaj omawiać jakieś biznesy firmowe, na przykład jeśli pracujecie razem, czy no, firma jest jakimś przedsięwzięciem rodzinnym, no to tutaj też omawianie takich kwestii, zadowolenie. No, także bardzo udana niedziela. Pozdrawiam, cześć. Cześć Koziorożce, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę, 14 lipca. Co może się wydarzyć w niedzielę? Zobaczmy. Co może się wydarzyć? 9 monet. 9 monet i karta króla kielichów. No to jakieś tutaj rodzinne kwestie, rodzinne transakcje, rozmowa z ojcem, może rozmowa być z partnerem również. Możecie rozmawiać o jakichś przedsięwzięciach, biznesach, o posiadłości, nieruchomościach, o ruchomościach również, w każdym bądź razie o takich przedsięwzięciach inwestycyjnych, biznesowych, ale to może chodzić o jakiś projekt, możecie się tutaj z partnerem doradzać, tak naprawdę możecie tego dnia spacerować, też zapowiada się tutaj miły czas, miły dzień, możecie się oddawać swoim pasjom i to takim pasjom, na których na przykład zarabiacie, więc gdzieś tutaj też tak może być. Pokazuje się bardzo fajny czas, możecie poznać kogoś tego dnia, jeżeli jesteście sami na przykład, więc też jest jakaś możliwość poznania ciekawej osoby. Może to być osoba w ogóle z żywiołu wody, czyli rak, ryby, skorpion. Zadowolenie, więc zadowolenie z relacji, zadowolenie z jakiegoś przedsięwzięcia, w ogóle zadowolenie z tego dnia. Coś tu może się dobrego wydarzyć i będziecie zadowoleni. Pozdrawiam, cześć. Cześć Wodniki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę, 14 lipca. Co może się wydarzyć w niedzielę? Zobaczmy. Król Kielichów oraz karta Sześciu Mieczy. Jakaś podróż, podróż partnera. Może się będzie wybierał gdzieś, więc będzie się pakował, zbierał. Możecie rozmawiać na temat podróży, wyjazdu na przykład jakiegoś. Może chodzi o wyjazd wakacyjny. Możliwe, że partner wychodzi z jakąś tutaj inicjatywą wyjazdu, wyjścia gdzieś, no, przemieszczania się ogólnie rzecz biorąc, więc tutaj też jakieś takie pomysły. Może chodzić o jakieś zmiany, więc zmiany związane z partnerem, zmiany związane z jakimiś pasjami. Ktoś tutaj może chcieć na przykład, albo zastanawiacie się nad jakąś przeprowadzką, może razem wspólnym zamieszkaniem. No więc takie zmiany troszeczkę przemyślane, ale no, związane właśnie z partnerstwem, z relacją, powiedziałabym. Może to dotyczyć ojca, będziecie gdzieś na przykład albo do niego jechać, albo może będziecie mu tam w czymś też pomagać, więc też tutaj takie sytuacje się pojawiają. W każdym bądź razie jakieś zmiany to też kwestia przewodnia niedzieli. Pozdrawiam, cześć. Cześć Rybki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę, 14 lipca. Co może się tutaj wydarzyć? Królowa monet. Królowa monet w niedzielę oraz karta no, rycerza buław. Więc ewidentnie tutaj się pokazuje jakiś wyjazd, przemieszczanie. Być może jedziecie do matki, być może wyjeżdżacie gdzieś razem z matką, siostrą, przyjaciółką. No, z kimś, z kim bardzo lubicie spędzać czas. Może tu oczywiście chodzić też o partnera, partnerkę, więc gdzieś tutaj jest pokazane przemieszczanie, podróż w niedzielę.
Możecie jechać do niej, może ona do was, gdzieś tu jakieś spotkanie może być również. No więc takie wyjście z domu, gdzieś na zewnątrz na przykład, ale możecie mieć do czynienia tego dnia z osobami z żywiołu ziemi, czyli byk, koziorożec, panna, ewentualnie ognia, czyli baran, lew, strzelec. I tutaj też pojawia się kwestia no, jakiegoś romansu, też flirtu. Ktoś tutaj może mieć powodzenie tego dnia. A więc możecie nawiązywać jakąś relację na przykład z taką osobą. No tutaj może być też kwestia partnerstwa, więc też działania jakiegoś, jakaś aktywność się pojawia tego dnia. Być może będziecie jakiś sport uprawiać, może gdzieś, no nie będziecie chcieli siedzieć w domu, więc tylko gdzieś w ruchu być. Dlatego mówiłam o jakimś wyjeździe tutaj podróży, ale to może być spacer równie dobrze, więc też gdzieś jakaś aktywność się pojawia. Pozdrawiam, cześć.